Cześć, witajcie. Dzisiaj taka szybka prezentacja rarytasa w mojej kolekcji, a jest to m.in. Unitrad ZRK M601SD Marcin. Klasyk, jeżeli chodzi o magnetofony. Bardzo rzadko spotykane w rynku wtórnym. Mi się udało go dostać po wielkim, wielkim boju na Allegro, ale mogę się w tym momencie pochwalić, że posiadam taki oto egzemplarz we własnej kolekcji. Co ciekawe, egzemplarz ten jest w pełni, czy w pełni jest sprawny. Poza tym, że posiada uszkodzony pasek napędowy, który trzeba wymienić, oraz dzisiaj zaobserwowałem, że jeden ze wskaźników się po prostu blokuje, trzeba go wyregulować. Magnetofon jest w pełni sprawny. Tak więc przechodzimy do prezentacji obudowy. Magnetofon ten jest wersją, która nie posiada drewnianych boczków, bo jest jeszcze wersja z drewnianymi boczkami. Ja jej tutaj niestety nie posiadam, ten jest bez boczków. Magnetofon ma oczywiście dwa wskaźniki wysterowania działające przy nagrywaniu, jak i odtwarzaniu. Regulacja poziomu zapisu, poziomu wyjścia na słuchawki, wyjście na słuchawki w postaci DIN-a 5, pokrętło kalibracji systemu CNRS, przełączniki kalibracja, redukcja szumu i limiter. Całe sterowanie odbywa się na zasadzie przycisków dotykowych. Wystarczy tylko dotknąć i się poszczególne funkcje magnetofonu załączają. One w tej chwili się nie załączą, ponieważ nie mamy kasety włożonej. Kontrolka sygnalizująca, że posiadamy włożoną kasetę chromową. Licznik taśmy z opcją pamięci. Tu pod tą klapką ukryto jest dwie głowice, dwie rolki. Jest bardzo łatwy dostęp, bo tą klapkę tutaj można ściągnąć. Potem Wam pokażę, jak to wygląda. Kieszeń na kasetę, podświetlana, oczywiście logo Unita ZRK M601SD i przycisk otwierania kasety. Tak wygląda środek. Kieszonka na kasetę, żaróweczka. Tu pod tą klapką jest opcja. Proszę. Oryginalna głowica Sony. Głowica kasująca. Dwie rolki napędowe. Tak się tutaj ten mechanizm prezentuje. Magnetofon w chwili obecnej nie posiada paska napędowego. Oryginalny pasek jest uszkodzony. Niestety poza uszkodzeniem nabałaganił się, bo aż rozpuścił się na kołach zamachowych, więc będzie nas czekało dokładne wyczyszczenie mechanizmu. Ale ogólnie magnetofon poza drobnymi problemami natury technicznej, już wiekowej, jest magnetofonem pełni sprawnym, tak mi tutaj poprzedni właściciel gwarantował. Tak więc wiemy, że do naprawy co jest, to jest wymiana paska napędowego, wiadomo, wyczyszczenie głowicy, rolek oraz sprawdzenie, co dokładnie się dzieje z tym wskaźnikiem, że się po prostu wskaźnik blokuje i raz potrafi zejść do minus 20 dB, raz się pojawia, nie chce zejść. Przypuszczalnie tutaj pod spodem jest taka mała śrubeczka z zażarówką, którą trzeba delikatnie poluzować i wtedy można ją odpowiednio ustawić, ale to będziemy wykonywać w momencie, jak będziemy robić przegląd tego magnetofonu. Tak wygląda przód. Jeszcze jakby ktoś chciał zobaczyć, proszę. O, oczywiście znowu nam wskazówka się podbiła jeszcze bardziej.
i się oczywiście zblokowała. Tak wygląda przód obudowy. Zaraz Wam zaprezentuję tył obudowy i rzucimy sobie okiem do wnętrza. Tak więc za chwilę wracamy. Tak oto prezentuje się nam Marcin na tylnej obudowie. Zintegrowany na stałe przewód zasilający. Informacje unita ZRK. I wyjścia sygnałowe. Na wzmacniacz, radio, mikrofon oraz gramofon. Wszystkie wyjścia w postaci DIN-a 5. Szkoda, że nie został zastosowany złącza RCA, ale no cóż. Tak się prezentuje z tyłu. Na tylnej klapie brakuje paru śrubek, ale to postaramy się uzupełnić. OK. Poza kadrem odkręcę tylnią obudowę i przedstawię Wam, jak magnetofon przedstawia się w środku. OK. Poza kadrem zdemontowałem górną pokrywę obudowy i tak się nam prezentuje owy magnetofon w środku. Tutaj widzimy płytkę, tą tutaj, zasilacza. Na tym radiatorze są stabilizatorki w postaci tranzystorów. Tutaj jest płyta sterowana solenoidem, gdzie mamy szynę odczyt zapis, tam w głębi ją widać. Widać tutaj zastosowane również polskie kondensatory Elwy, są przemieszane pół na pół z kondensatorami zagranicznymi, Sanio oraz jeszcze tu jednej firmy na płycie zasilacza jest to bodajże bardzo widoczna, proszę, Rubicon. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że te magnetofony przyjeżdżały do Polski w postaci kitów, które były składane w fabryce Kasprzaka oraz w późniejszych etapach produkcji większość elementów na tych płytach były zastępowane elementami krajowymi. Tak tutaj, jak widzicie, mamy na płytkach kondensatory produkcji Elwy, a reszta elementów są to Sanio, układy Sanio, cewki Sanio, kondensatory Rubicona. Jak tutaj widzicie, wspominałem brak paska napędowego na tych dwóch kołach zamachowych od silników, od napędu. Będziemy musieli wyczyścić te mechanizmy z tego względu, że jak widzicie, po pasku został czarny nalot, który trzeba będzie wyczyścić. Gdzieś na tym samym spodzie magnetofonu można jeszcze znaleźć fragmenty paska napędowego. On się po prostu bardzo mocno zlasował i się zrobił taki gumiasty glut, nazwijmy to. A tak magnetofon jest kompletny. Nic nie było przeze mnie w nim jeszcze grzebane, naprawiane czy wymieniane. Zajmiemy się nim w chwili wolnej, bo bardzo chciałbym go kolekcji mieć uruchomionego, no i co najważniejsze sprawnego, więc zapowiada się ciekawy film. Wyregulujemy go sobie. Tak więc zapraszam niebawem na filmy z naprawy magnetofonu Marcin M601 SD. Pozdrawiam i do usłyszenia.